przepis na ten motocykl jest prosty i w zasadzie od lat się powtarza. Jest to nostalgia za klasyką. W zasadzie w dzisiejszych czasach BMW podchwyciło ten pomysł i produkuje takie R90, które ma to samo zadanie, czyli być ładnym motocyklem, ale nie znajdziecie tam żadnej nowoczesności, może poza ABS-em i kontrolą trakcji. I tak samo było już, wiecie kiedy? W latach 90., kiedy powstał bohater naszego dzisiejszego odcinka. Przed Wami XJ-era 1300. Kawokloca, nie? Kawał maszyny. Dzisiaj takich motocykli się nie robi. Jeżeli Yamaha by produkowała ten motocykl dzisiaj, to bak by się kończył tutaj, a siedzenie pasażera tutaj, w tym miejscu. Tu by się kończył motocykl. Zobaczcie, jaki on jest długi, wielki, ogromny. On jest większy niż nasz operator. A to się rzadko zdarza. Big Naked. To jest właśnie ten segment ludzi, którzy chcieli kupować ten motocykl, którzy tęsknili za tym. Nie za motocyklami pokroju EVJ 1200, z którego wywodzi się właśnie ten silnik, czy w późniejszych na przykład Fazerach, Goldasach z owiewkami. Jakby te wszystkie rzeczy nie interesowały osób, które chciały kupić ten motocykl. I ja rozumiem obie grupy, bo zarówno podobają mi się motocykle z owiewkami, jak i te bez. Ja w ogóle lubię motocykle, jakbyście jeszcze nie zauważyli, chciałbym mieć wszystkie w garażu, ale nie mam takiego dużego garażu. Natomiast nasza XJ-era była już stara w momencie powstania. Ciekawostka, natomiast trochę tak jest, bo silnik pamięta czasy lat 80. Później był modernizowany, bo w 94 najpierw powstała XJ-era 1200. Później w 99 powstała XJ-era 1300 i ona sobie ewoluowała. Co kilka lat była odświeżana i na przykład do 2002 roku była także wersja SP, która miała właśnie Olinsa, kilka innych zmian i dzięki temu była szybsza. Rozpędzała się do 220 km na godzinę, jak podają źródła. Myślę, że licznikowo pewnie było więcej, ponieważ ten motocykl też pojedzie trochę więcej. Ale po 2002 roku jakby wersja SP stała się standardem. Ten motocykl jest z 2005 roku, więc przyszedł jeszcze kilka innych zmian. I co ciekawe, ważny jest jeszcze rocznik 2007, ponieważ tam do gry wszedł wtrysk paliwa. Nie każdy go lubi. Właściciel dzisiejszego egzemplarza powiedział, że on właśnie polował na taki, żeby był na gaźniku, bo to mu się podoba najbardziej. Ja z kolei jestem wielkim fanem wtrysków, bo są mniej awaryjne, wgrywamy sobie mapy, jest generalnie fajnie. Znaczy może nie mniej awaryjne, po prostu bardziej bezobsługowe. Natomiast wtrysk pojawił się dlatego, żeby walczyć z pojawiającymi się normami emisji spaliw. W Europie to było oczywiście, bo w Ameryce tego nie znają i co? I tam do dzisiaj można kupić motocykle, które w Europie są niedostępne już od 10 albo 20 lat, na przykład Suzuki DRZ 400. W Europie nie do sprzedania, nie do wyprodukowania, straszne dla ziemi. W Ameryce nikt się tym nie przejmuje, jeżdżą takimi sprzętami. W końcu nasza XJ-era też musiała odejść. Ostatnie podrygi zaliczyła w 2014-16 roku. Ja osobiście jestem największym fanem tej ostatniej wersji, bo podobają mi się takie trochę bardziej minimalistyczne motocykle. Tam cały ten ogon został zmieciony, po prostu go nie było. Kanapa była takim zakończeniem ogona. Wygląda trochę bardziej w stylu Cafe Racera. Natomiast pozostał wielki przód, wielki silnik. Moc trochę spadła, musiała spaść, bo on jeszcze tym ostatnimi podrygami te normy emisji spalin spełniał i moc tam spadła do 98 koni mechanicznych. Tak mniej więcej wyglądała w ogromnym skrócie, bo zaraz mi się pojawi pod tym filmem 100 różnych komentarzy na temat różnych zmian w poszczególnych latach. Ja mówię tylko o ogromnym skrócie, historia XJ-ery 1300. I czy XJ-era ma coś wspólnego z XJ-kami? Bo przecież były jeszcze XJ600, XJ900. Każdy, kto jeździł XJ-om 600 czy 900 i po prostu chciał więcej, mocniej, lepiej, przyjemniej, mieć porządny zestaw hamulcowy, porządny, bo przeszczepiony jest chociażby z Yamahy R1 w tych późniejszych czasach, jakiekolwiek sensowne zawieszenie, to właśnie ta literka R w XJR mu to dawała. Więc takie luźne powiązanie myślę, że jak najbardziej tutaj może być. Mam ogromny problem z tymi wydechami. Nie wiem, jaka to jest marka. ART. I one są bardzo ciekawe, bo są nisko dudniące. One naprawdę, odpalasz ten motocykl, on się nie drze w żaden sposób, ale od razu czujesz, że on ma pojemność, nie? On sobie pomruczy, jest taki właśnie mocarny, można powiedzieć, ale spokojny. Jak jedziesz, to on gdzieś tam sobie postrzeliwuje, ale też bardzo kulturalnie. Natomiast ten niski dźwięk, jest on tak mocno dudniący, że jak jechałem po SC i były te panele
akustyczne, to tak się we mnie odbijał ten dźwięk, że normalnie mi aż wibrowało w uszach. Poza tym jest miły ten jakby dźwięk silnika, jest miły po prostu dla otoczenia. Natomiast jedna ciekawostka, podczas pracy silnika na biegu jałowym czujemy wibracje na kierownicy i jakby nikt o tym nie mówi, nikt o tym nie wspomina. Czy to przeszkadza w jakikolwiek sposób? Absolutnie nie, ale taka ciekawostka. Podczas jazdy żadnych wibracji w zasadzie nie będziemy w stanie odczuwali. Ale inna rzecz, tak wygląda pozycja na tym motocyklu. Dla mnie idealnie by było, jakby było tak i kolana byłyby tak. Dużo osób wykorzystuje ten motocykl turystycznie i teoretycznie nie ma się czemu dziwić, ponieważ sam motocykl jest duży, elastyczność silnika ogromna, zapas mocy olbrzymi i jak widzicie tutaj można sobie zamontować kufer. Tutaj jest taki kufer zamontowany. To nie jest fabryczne, natomiast my go do tego materiału zdjęliśmy, bo tak prezentuje się lepiej z tym ogonem. Natomiast kufer bez problemów, dwie osoby, ogromna kanapa. Niektóre motocykle turystyczne dzisiaj, jak chociażby tracery ze stajni Yamahy, chciałyby mieć po prostu takie ogromne, wygodne siedzenie. A mimo to zrobili taką pozycję, że kolana są dosyć mocno podkurczone, a my pochylamy się do przodu. Nie jakoś wybitnie, ale jednak pochylamy się do przodu. Więc dla mnie wyszło takie trochę masło maślane, że potencjał jest dosyć duży, ale głupi bandit będzie wygodniejszy. Przechodzimy w końcu do silnika. Pojemność silnika to pomimo nazwy 1251 cm sześciennych. Zobaczcie, jeden ten centymetr sześcienny i już możemy nazywać motocykl 1300. A jakże, zawsze, jak to mówią Amerykanie, więcej znaczy lepiej. Natomiast osiągi wyciągane z tego silnika nie są w żaden sposób imponujące. Co najwyżej mogą być zadowalające, kiedyś były zadowalające, dzisiaj są bardziej taką ciekawostką, ponieważ tak potężnego silnika z czterech cylindrów Yamaha wyciągnęła 106 koni mechanicznych i 98 Nm. I ta druga wartość jest osiągana przy 6,5 tysiąca obrotów, czyli stosunkowo szybko. On naprawdę, jeśli chodzi akurat o tą moc pchania motocykla, to czujemy ją od razu po puszczeniu sprzęgła. Nieważne, czy mamy 1500 obrotów, czy 3000 obrotów, ona po prostu cały czas z nami jest i zielnie rozpędza nas do przodu. Natomiast nie można powiedzieć, że ta klasyka była kiedykolwiek szybka, ale też nigdy nie była wolna. Nie można lekceważyć tego, że ten moment obrotowy tutaj z nami jest cały czas. Jak się tym jeździ? To jest bardzo ważna rzecz. Przy masie 240 kg i to jest masa zalana płynami. On się całkiem nieźle rozpędza. Nie lubię tego słowa nieźle, bo to wam nic nie określa, więc teraz mówię wam, jak on się rozpędza. W zasadzie każdy 1000 obrotów więcej jest odczuwalny, ale ja czułem się trochę jak taki kapitan na statku i mówię do bosmana, dej mu teraz, dej mu. I czuję, że on idzie, nie? On płynie, on idzie, pchacie do przodu. Ale to nie jest w żaden sposób agresywny i ani jednej chwili nie przemawiał ten silnik do mnie w taki sposób: zapierdalamy, teraz dawaj, po obrotach, do czerwonego, do czerwonego, do czerwonego. Nie, nie było czegoś takiego. W nowszych Yamahach coś takiego jest cały czas. Tutaj tego nie ma, ale, zawsze jest jakieś ale. Jak już przekroczysz 7000 obrotów i akurat jesteś w zakręcie, bo tak jest fajnie, to naprawdę dobrze cię wyciąga z tego zakrętu. Cię już tak wystrzeliwuje. Ten moment obrotowy już przekazuje tak dużo na tą oponę, że ona nawet delikatnie zaczyna się ślizgać, a ślizga się jeszcze więcej przy hamowaniu. Więc mocy nie jest oszałamiająco dużo, ale jest pewna, solidna, mocna. Wiesz, że z każdego zakrętu przy odpowiednim dodaniu gazu jesteś w stanie wystrzelić. Fajnie wystrzelić. Pod każdy, nie wiem, wjazd, jakikolwiek stromy taki, o, wjedziesz. To jest XJR 1300. Wjedziesz. Nie ma problemu. Teraz jak jest z hamulcami, bo skoro już wiem, jak on się rozpędza, to jak hamuje. Titanic hamował słabo. Tutaj Yamaha postanowiła zrobić wszystko, żeby hamować lepiej niż Titanic. I dosyć się to udało, aczkolwiek dzisiaj miałem takie przygody, że zapomniałem, że te motocykle w zasadzie nie mają żadnej elektroniki, nie? On tutaj, jedyna elektronika, która tutaj jest, to są te dwa guziki, które pokazują nam godzinę i przebieg i mamy żarówki, nie? Wszystko, koniec, więcej elektroniki tutaj nie ma. Więc nie mamy również ABS-u. Jak jest przy hamowaniu? Przy większych prędkościach, kiedy mamy na to czas, w zasadzie żadnego stresu nie ma i wiemy, co się dzieje z przednim i tylnym hamulcem. Przy niskich prędkościach, a najczęściej do stłuczek dochodzi przy niskich prędkościach w mieście, kiedy nie spodziewasz się, że ktoś przed tobą w tym miejscu akurat postanowi zahamować, skręcić albo wyjechać, tylne koło blokuje się momentalnie.
nie mamy złych opon, ponieważ tutaj mamy Pirelli Angel. I to są dobre opony. Chociaż też dzisiaj mamy bardzo gorący dzień, bo mamy 34-38 stopni w cieniu. Podkreślam, w cieniu. Odczuwalna temperatura dla człowieka nawet podczas jazdy motocyklem jest nie do życia. I tak, tył bardzo łatwo zblokować przy mniejszych prędkościach. Przód hamuje nieźle. Jest ok, ale nie ma takiej pewności, jakby się chciało mieć. Jeżeli ktoś jeździł na nowocześniejszych maszynach, nie jakiś tam stricte turbo drogich, to nawet podstawowe maszyny dzisiaj hamują po prostu o niebo lepiej. Dlaczego? Bo mają bardziej wydajniejsze układy hamulcowe. Przede wszystkim mają elektronikę, czyli ABS już kolejnej generacji, który naprawdę robi gigantyczną robotę, nie? I pod względem takiej codziennej jazdy, no po prostu tam już jest lepiej. Tutaj musimy walczyć z tą masą, pamiętać o tym. No to jest najważniejsza rzecz, żeby pamiętać o tym, nie lekceważyć tego, bo mamy co wyhamować i ten motocykl, tak jak Wam wspominałem, jest w stanie się rozpędzać. Nie wspomniałem Wam o prędkości maksymalnej, coś tam przybokiwałem, więc teraz tak. Źródła podają pisane, że rozpędza się do 257 km na godzinę. I akurat dzisiaj tego nie sprawdziłem, wybaczcie mi, dzisiaj wyjątkowo jeździliśmy w Polsce, więc tylko do 200. Faktycznie, realnie będziemy jechali koło 230 km na godzinę, co i tak na Nakedzie z niewielką owiewką akcesoryjną sprawia, że będziemy walczyli o przetrwanie. Tak jakby ktoś chciał sprawdzać, to no to tak można jeździć. Malowań było mnóstwo. I czerwone, i czarne, niebieskie, żółte. Dostępność tych motocykli też jest niemała, ale absolutnie nie tak duża jak na przykład w przypadku banditów, których jest zatrzęsienie, jest fałek. Było przynajmniej przed pandemią, teraz tych motocykli jest trochę mniej i cena oczywiście wystrzeliła w kosmos. Kiedy ja sprawdzałem wczoraj ilość ogłoszeń tego motocykla i ceny, to przedział cenowy zaczyna się od 9000 zł do 35 za te najnowsze, ostatnie egzemplarze, które o których Wam opowiadałem, że mi się podobają. Natomiast właściciel tego motocykla podkreślił, że ceny cenami, a stan bywa bardzo, bardzo różny. Ponieważ on obejrzał wcześniej około 10 motocykli, to jest właśnie ten 10, który zdecydował się kupić. Jak na rocznik 2005, to ten egzemplarz zaliczam do naszej kategorii dobrych używanych motocykli na DSM-ie. Naprawdę jest jednym z ładniejszych, jeśli chodzi o stan techniczny, motocykli, jakim miałem okazję i przyjemność jeździć. Pod tym względem brawo i mam nadzieję, że dalej tak będzie. Naprawdę fajny, przyjemny, ładnie zachowany motocykl. Nie do końca do mnie trafia jakby dzisiaj, ale w pełni rozumiem osoby, którym się te big bike'i podobają. Ja jestem akurat teraz w fazie bardziej V2-ek niż rzędowych czwórek, ale jeżeli zastanawiacie się, czy XJR-a Wam się będzie podobała, czy będzie się Wam dobrze jeździło, więc jeżeli bryła Wam się motocykla podoba, już wiecie ode mnie, jak on jeździ, więc teraz zostało Wam się tylko przymierzyć, bo pozycja, tak jak powiedziałem, jest specyficzna, nie każdemu będzie odpowiadała, a inni będą zachwyceni. Raczej dla niższych osób niż wyższych, taka ciekawostka, to możecie śmiało kupować, pod warunkiem, że to będzie zadbany egzemplarz, a nie jakaś mina, żebyście później nie pisali w komentarzach, a ja kupiłem i się cały czas psuje. Ten przez 4 lata nie zepsuł się ani razu, prawda? Prawda. A, i ile nasz egzemplarz kosztuje? Około 18 tysięcy złotych, jakby tak, ale nie jest do sprzedania. Ciężko jeździć motocyklem w takim skwarze, na pewno ciężko jeździć w mieście, ale ja sam zauważyłem, że no jakby brakuje mi tych kilometrów w siodle i to nie może być tak, że jest lato i nie jeździmy motocyklami. Więc jak sprawić, żebyśmy byli w stanie przetrwać w tych upałach? Nie powiem Wam, że dzięki temu będziecie czuli się, jakbyście wyszli spod prysznica chłodnego. Ale da się przeżyć. Najważniejsza rzecz w naszej garderobie motocyklowej to kurtka. I specjalnie z Rudą przetestowaliśmy kilka różnych kurtek i nagraliśmy o tym film. Więc ja dzisiaj jeździłem w kurtce Rebel Horn Brutale i to jest jedna z tych kurtek, najbardziej moim zdaniem wentylowana, ale styli jest kilka różnych w zależności od typu motocykla. I taki film znajdziecie u nas na kanale. Dajcie nam znać w komentarzach, jak Wam się podoba nasza niebieska XJR-a. Czy to jest motocykl, który Wam się podoba? Czy może nagrać jakąś konkurencję? Jeżeli ktoś ma CB1300 w przepięknym malowaniu w okolicach Poznania albo chce do nas przyjechać w tym czerwono-niebieskim malowaniu, takim polskim, to piszcie na motocykle Małpa Dobre Sklepy Motocyklowe i mam nadzieję, że uda się coś takiego zrobić, bo chciałbym jeszcze kilka tych klasycznych już dzisiaj motocykli nagrać. Więc widzimy się w kolejnych materiałach.